Agrobank, jeden z banków Uzbekistanu i Polski Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę o współpracy. To jeden z najważniejszych momentów seminarium o finansowaniu eksportu. Wśród paneli analiza rynków Uzbekistanu i Kazachstanu, rynków do tej pory przez Polaków niedocenianych. Z całą pewnością rynki Azji Centralnej czy Dalekiego Wschodu są rynkami atrakcyjnymi i chcemy uświadomić przedsiębiorcom, że warto poświęcić pewien wysiłek, że są narzędzia wsparcia, które pozwalają zmniejszyć ryzyko ekspansji na rynki tak dalekie. Zachęcają nie tylko polscy eksperci, ale też dyplomaci z dalekiej Azji, bo tamtejsze rynki na polskich przedsiębiorców czekają. Potrzeba tylko trochę odwagi. Biznes polega na tym, że trzeba podejmować pewne ryzyka. W związku z powyższym ryzyko, w przypadku Kazachstanu, że ryzyko nieznalezienia odpowiedniego partnera, który oczekuje, to tylko tyle. Natomiast i ustawodawstwo, i możliwości rynkowe, gospodarka rynkowa w Kazachstanie pozwala z dobrym zyskiem robić biznes dla polskich przedsiębiorców w Kazachstanie. I właśnie polscy przedsiębiorcy coraz częściej biznes robią właśnie w Kazachstanie czy Uzbekistanie. W czasie seminarium mogli podzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami, zadać pytania ekspertom czy poznać partnerów z azjatyckich rynków. Drzwi Uzbekistanu zawsze otwarte dla przedsiębiorców polskich. Teraz posłowie Republiki Uzbekistanu w Polsce przykładają maksymalne usilia dla stworzenia warunków pracy w Republice Uzbekistan. Taka konferencja to też doskonała okazja, by dowiedzieć się, jakich błędów nie popełniać i na jakie przepisy zwrócić uwagę, by wszystko poszło po myśli przedsiębiorcy. W Republice Kazachstan najbardziej taką popularną formą, popularnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej byłoby prowadzenie tej działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w formie przedstawicielstwa i w formie oddziału. Polscy przedsiębiorcy po pierwsze się nie boją takich relacji gospodarczych z zagranicą, a po drugie są w tych relacjach bardzo odnoszą sukcesy. Przedsiębiorcom wyraźnie seminarium pomogło przede wszystkim w zdobyciu kontaktów, bo jak sami przyznają, w tym świecie właśnie one są najważniejsze. Najbardziej istotne są bezpośrednie relacje z bankiem, z pracownikami banku, jak również bezpośrednie relacje z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. I właśnie dlatego organizatorzy już szykują kolejną konferencję. Nieoficjalnie wiadomo, że ta już w lutym.